Do tej procedury będziesz potrzebował środek do gotowania grilla, profilowaną szczotkę do grilla, standardowy skocz do grilla, twardą wydezynfekowaną ścierkę, rękawice ochronne, maskę BHP, fartuch, plastikową szpachelkę i instrukcję odpowiednie do modelu. Zanim zaczniemy, trzeba przypomnieć, że filtry powinny być na miejscu podczas całej procedury, a wentylacja włączona. Wybierz program recovery i pozwól, by grill schłodził się do temperatury 141 stopni. Nie ma potrzeby wyłączenia grilla. Temperatura 141 stopni jest krytyczną dla osiągnięcia najlepszych efektów czyszczenia. A temperature of 285 degrees is critical to maximize the effectiveness of the cleaning product. Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne elementy do przeprowadzenia procedury. Put on heat-resistant gloves. Then remove and empty the grease trough. Zlej tłuszcz z rynien do beczki, umyj je i z powrotem zamontuj. Remove all clips, bars and release sheets before recovery cleaning. Ściągnij folię i doczyść je na dolnej płycie. Unikaj zagnieceń folii, by wydłużyć ich żywotność. Klipsy umyj w zmywarce lub zlewie trzykomorowym. Kiedy grill osiągnie temperaturę 141 stopni, jest gotowy do przeprowadzenia procedury grill recovery. Resistant gloves, face shield and apron. Usuń resztki tłuszczu za pomocą ścierki wydezynfekowanej, którą potem wrzuć do wiadra na brudne ścierki. Usuń szpachelką suchą warstwę węgla. With both platens up, apply sufficient KQ. Za pomocą pada, a następnie ścierki, rozprowadź 100% środek dokładnie na górnej klapie. Pour additional heat-activated grill cleaner onto a grill cloth and use it to apply to hard-to-reach areas. Gather a separate bottle of. W kolejnym kroku rozprowadź środek na dolnej płycie. Pamiętaj, że czynnikiem warunkującym dobre rozpuszczenie się z węglem jest dokładne rozprowadzenie koncentratu na powierzchni grilla. The entire surface of the lower platen. Use the K grill cleaning pad holder and pad if needed to spread product for full coverage of the grill surface. Next, lower both of the upper platens onto the lower. Zamknij płyty i aktywuj program grill recovery. Allow the upper and lower platens to soak during the cycle. Pozostaw urządzenie na 17 minut. W tym czasie możesz wykonywać inne czynności. Scrub the flat surface, edges and sides of the. Kiedy klapy się otworzą, szczotką doszoruj rozpuszczone zwęglenia. Jeśli było ich bardzo dużo, uzupełnij środek i powtórz nagrzewanie. Then lower the upper platen back into the KQSR heat activated grill cleaner. Next, następnie powtórz doszorowywanie szczotką, następnie szpachelką, a w kolejnym kroku skoczem. To clean the lower platen, raise both of the upper platens. Scrape any remaining carbon buildup off of all surfaces, especially. Pamiętaj, żeby używać wyłącznie plastikowej szpachelki do tej czynności. And all areas using the K grill cleaning pad holder and pad. Squeegee the grill cleaner into the troughs. Dokładnie rozpuszczone zwęglenia usuń najpierw ściągaczką, a w drugim kroku czystą wydezynfekowaną ścierką. Pamiętaj, żeby nie używać do czyszczania klap i płyt wody. Discard the cloths into the soiled towel bucket after use. Then remove and empty the grease troughs. Rinse and replace them. Wyczyść rynny, zamontuj je z powrotem, następnie zamontuj folię. Once grill pad has cooled, remove. Then doczyść sprzęt używany do tej procedury i odłóż w higieniczne miejsce. Over and replace it on the tool for the next grill cleaning.
Wash, rinse, and sanitize all utensils and tools used to clean the grill at the three-compartment sink.